wstajesz na przekór wszystkiemu i mówisz, dasz radę, zrobię to i poradzę sobie z tym. Offroad to dla mnie coś nowego, ale no mega fajne przeżycie. Cieszę się, że biorę w tym udział. Fajnym jakby wrażeniem jest to, że auto jednak pokonuje takie wzniesienia dość duże, które normalne auto nie pokona. Możemy się sprawdzić w ekstremalnych sytuacjach, otaczając się ludźmi, którzy nawzajem się wspierają. To jest to coś dla każdego. Wyzwanie na pewno było akurat o wiele większe przez tą pogodę. Czysty samochód nie odzwierciedliłby tego, co się dzisiaj działo na tej trasie, tak? A obłocony po dach, z reflektorami, ze wszystkim, tak jakby odzwierciedla całą tą dzisiejszą naszą zabawę. Przede wszystkim mega zabawa. Bardzo fajni ludzie. Daliśmy sobie radę w każdych warunkach, w lesie, na polu i jest to coś niesamowitego. Nie ma rzeczy nie do zrobienia, kiedy ma się odpowiednich ludzi przy sobie i odpowiedni sprzęt. Swojego charakteru, jakiejś swojej nieustępliwości, zaradności zarazem, to są cechy zahartowanego człowieka, który potrafi sobie poradzić w trudnej sytuacji. W pełni czuję się zahartowany po tej imprezie. Wszystko przed nami jeszcze. Będziemy kontynuowali to hartowanie.